Wszyscy poza Tiberem Zanem zajmą się... O, już nie mamy bombowców żadnych. To niespodzianka. Chyba każdy ma w tej grze taki sam problem. Dobra, co do promu. Gdzie ten prom? Gdzie mój prom? Gazujcie tutaj. A w zasadzie nie. Oni wystarczy. Dobra, poradźcie sobie z nimi. Dobra, ty Tiber, siedź tutaj już i dupy nie rufaj. Chociaż niedobrze, bo tu podlatuje. Dobra, ja sobie zapiszę w tym momencie, bo dosyć... Bo Zan jest cały i zdrowy i tylko o to chodziło. Do widzenia panu. Ale przestańcie niszczyć mój okręt. Dobra, niech już se auto włączą wszyscy. Bo ja nie mam czasu ich kontrolować. Dobra, ja tutaj trochę poniszczę. Poniszczę trochę zabawek, które należą do Imperium, że im potem nie przeszkadzały. Grunt to, żeby jakieś broadside'y się nie ostały. Ale ty Tiber się tu schowaj. Ale możesz się odwrócić w sumie. Powiedziałem, odwróć się. Tak trudno to zrobić. Da się to jakoś nie da się tego zautomatyzować. No i w sumie chyba całe szczęście chciałoby się powiedzieć. Dobra, jeśli chodzi o jednostki rebelii, chyba w zasadzie obu stron, to one będą w nieskończoność przybywać, dopóki ten nie zabije Sokoła Millennium. A Sokół Millennium jest troszkę daleko, co mnie tak odrobinę martwi. No nie wiem, nie mam się czekać, czy oni znowu tu podlecą. Dobra. Ale ja trochę tymi statkami pomogę jednak. O, są broadside'y. Też się pozbędziemy ich. Dobra, was tam mogę oświęcać, bo mam was od zajebania wszystkich. Więc pieprzyć was. Ale Zan ma być w bezpiecznym miejscu dosyć. Zaraz mnie bardziej drażnicie. Na chwilę obecną. Przykro mi, przegraliście życie. Gdzie jeszcze jakieś broadside'y? Tutaj są. O, jeszcze mi... Tutaj jestem zdziwiony wielce, bo mi żyje jeszcze... Bo jeszcze mi ten IG-88 żyje.
To jest dla niej pozytywne zaskoczenie. Dobra, uratuję ci dupę tylko po to, żeby cię potem zabić. Więc nie myśl sobie, że ci tą dupę ratuję jednak. Naraz, musimy do odwrotu ich. Mam nadzieję, że nie zrobiłem źle, zostawiając tam Zana. Na wszelki wypadek nie... Broadside, proszę. Tu się jeden z fańczek ostał. Nie będę tolerował obecności Broadside'ów, nie ma takiej mowy. Dobra. Grunge teraz trochę zabawek Imperium się pozbyć. Bo w sumie Imperium to tak specjalnie nie ma sensu się pozbywać, bo nie w nieskończoność. Znaczy rebeliantów nie ma sensu specjalnie się pozbywać, bo oni tak w nieskończoność mogą przyzywać swoje siły. Nie wiem skąd oni wzięli te siły, dopiero co z Endora wrócili. Więc powinni być teoretycznie osłabieni, ale nie wygląda na to, żeby byli osłabieni. No to jak są zajebiście osłabieni. Dobra. Skoncentrować ostrzał. O. Se możesz. Ale przy do... Mamy jeszcze jakieś te... Nie mamy chyba. No trudno. O, świetnie, wyścin tarcz. Ale wy uciążliwi jesteście. A nie możecie mnie niszczyć, nie dbam o to. Władam całą galaktyką. Mam wyjebany na was. Mógłbyś je puścić z łaski swojej? Dziękuję. Nie szkodzi. Dobra, wracamy tam. Ups. Dobra. Dobra, teraz może... Teraz myślę, że możemy się włączyć do zabawy. Tylko jak ostrożnie bym wolał. Dobra, to ja może sobie zapiszę w tym momencie jako LP35. I gramy dalej. Dobra, teraz to nie ma bata. Poproszę same najcięższe działa. A co tu jeszcze robi rebelia? Ja przepraszam. Dobra, teraz to cały ostrzał idź. Na super gwiezdniszczyciel. Co to w ogóle za gównocht? Admirał Garan. Nie znam tego pana i nie mam ochoty poznawać. Martwi mnie to, że nie mają od zajebania tych myśliwców teraz. Widzę, że jest atakowane. Już zmieniło kolor na... Pasek życia zmienił kolor na ten. Na wiecie jak. A, trochę myśliwców tych lżejszych. A ty włącz... Dobra, Tiberzan póki co ma się dobrze. Przynajmniej jakieś dobre wiadomości. Patrzcie jak wygląda przy nim super gwiezdy niszczyciel. Pamiętacie? To było te gówno, którym się jarałem w Star Wars Pirate Warze. Czemu ja to zaznaczyłem? Nie wiem. Ale w sumie to nie ma znaczenia, czy jest zaznaczony, czy też nie. A niszczcie mi. Zdołuję was, mam jeszcze tego pełno. Dobra. Jesteście gotowi na szaleństwo? Albo nie, jeszcze nie. Patrzcie, aż trzy generatory tarcz. Które w zasadzie mam w dupie. A jak to wygląda z filmowej? O, też ciekawie. Super, myślę, to nie jest byle gówno.
Ojeju. Proszę, zniszczcie mnie jak najszybciej. Zaraz, wiecie co? Albo nie, nie, jeszcze nie będę was zniszczył. Gdzie jest jakaś... Dobra, myślę, że wytrzyma Eclipse. Mam taką nadzieję. Bynajmniej. Dobra, nie minie. To są żuczki teraz. W porównaniu z tym. No wiecie, silnym przeciwko Krait to już wiele powinno wam powiedzieć. Aj, i obaj stracili już zdolność tego. Patrz jeszcze, jaki długi jest jego pasek życia. Ale w sumie, jeśli chodzi o zaćmienie, to też nie... francuska robota. Znaczy szwajcarska, wróć. Francuska robota, też wymyśli. Dobra, uda się. Ja chciałem aż zdetonować te... A zobaczmy jak... Dobra, ciebie zdetonujemy. No dupy to nie urwało. Ale dzięki temu mam miejsce na nowe okręty. Zupełnie nowe, więc... O, i świetnie. Na to czekałem. Teraz to już będzie z górki. On już prawie nie istnieje, więc już nie będziemy go męczyć. Ale... O Boże. Teraz to bardziej mi się przydadzą. Ojeju, czy wy to widzicie? Zaraz, mamy dalej AG-88, więc... Dobra, zakończmy już zabawę z tym gównem. Nie chciałem tego robić, ale zmusiliście mnie do tego. Dobra, teraz... Teraz dobra. Wszystkie krajty w diabły. Na rzecz... tego. Na jakieś... Dobra, teraz skupić się wszyscy na... na tych gównach. Jeszcze to przegram. To będzie najśmieszniejsze teraz. Nie, tak naprawdę to się wkurwię, jak teraz przegram. Dobra, te są, widzę, te gówna najgorsze. Więc ja bym... Dobra, IG-88 zajmij się... Dobra, teraz pełna słoda, ja będę teraz kierował IG-88 w celu ten. Zgubiły się torpedki. Ale one daleko poleciały, no. Skubane. A, te myśliwce już są martwe. Trochę mi skorumpuje system. W ogóle czemu ja z tego wcześniej korzystałem? Nie o to chodziło. Ach, szajdź. Stop! Dobra, teraz... te wszystkie przeciwko... wytrzyma. Na luzie. Kogo z wami? A te interceptory na razie zignorujcie, bo one naprawdę gówno wam zrobią. Ale w sumie mogą mi myśliwce zdjąć. Tam jest jeszcze jedna eskadra. No.
A to są interceptory. Roger that. Attacking. Report your findings. Wiem sobie ich. No kill them. Masakra. Dobra, oni już. No już my to wygraliśmy w zasadzie. Oni już się nie wymkną nam. No nie możemy w nich strzelić, niestety za małe. Nie... No. No i skończyliśmy w sumie grę. Teraz zapraszam na filmik końcowy. No, no i to właśnie byłoby na tyle, jeśli chodzi o Star Wars Empire at War of Forces of Corruption. I ja wam tak powiem szczerze, że to trochę takie dziwne posunięcie ze strony dla mnie autorów, że nagle Sirli znajduje jakąś ludzi za, jakichś ludzi zabronionych w Carbonicie, nie wiem, coś tam znajduje i to brzmiałoby tak, jakby twórcy coś jeszcze gry szykowali, ale póki co nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem, jakby ktoś coś wiedział na, na temat ewentualnej kontynuacji wydarzeń, to dajcie mi znać. A jeśli chodzi o rozgrywkę, to zostało wprowadzone naprawdę dużo nowości, co dało z pewnością tej grze niezły powiew świeżości. I teraz, o ile granie Rebellion było dosyć trudne w standardowym perytworze, to teraz w tej grze stało się to nawet jeszcze trudniejsze. A jeśli chodzi o grę konsorcją w Imperium, to jest dziecinnie łatwe niemalże, a konsorcją to jest w ogóle najłatwiejsze. Poważnie, nie miałem żadnych problemów z podbijaniem tych planet, ale nic mniejsza o to, to je było na dzisiaj na tyle. Tak więc mówi Marszał, jeszcze wszystkim widzom miłego wieczoru.